Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony. My jesteśmy Farmers Dynasty. No, moi drodzy, poczułem się jak prawdziwy bonzo, bo kurczę, zobaczcie, troszeczkę czasu, prawda, minęło. Gdzie to są jakieś informacje? Tu będzie. Mamy już wrzesień, myślę, że będzie można siać, obsiewać te pola, ale też pokupowałem ich trochę więcej, tak jak widzicie. Te zielone to moje. Powiem wam, że to jest niezły biznes, szczególnie jak coś jest na polu, tak jak tutaj, to można to ładnie od razu sprzedać i jest całkiem niezła kasa z tego, zresztą troszeczkę więcej mam niż ostatnio, ale powiem wam tak, no własnoręcznie to pobawiłem się dokładnie tu na tym polu, bo ono jest malutkie, specjalnie po to je kupiłem. I na nim będę się, tak powiem, bawił, jeśli będzie chodziło o jakieś wykonanie prac rolniczych, bo niestety, no, nie jestem fanem, zdecydowanie. Powiem wam, że już nawet w połowie tego pola mam dosyć jazdy w to i z powrotem, obojętnie co bym nie robił, to i tak jeżdżę w to i z powrotem, więc w sumie trochę taka nuda. Więc w większości przypadków korzystam z zatrudnienia pracowników, jak widzicie, wszędzie, przeważnie, gdzie się da, to zasuwają. Zapłaceni ludzie i oni mi to ogarniają, bo ja sam nie dziękuję. I już te zadania, które wcześniej tam robiłem z tym oraniem, nie oraniem, mnie trochę znużyły. Tylko nie wiem, dlaczego czasami mają coś takiego, że mi jeżdżą po tym, co już skosili przez jakiś czas, dopiero potem łapią się na tym, dopiero następnym razem tak jakby pojedzie dobrze, mam nadzieję, bo tak to dziwnie. O, jest, jest, jest. Widzicie, coś załapał, jakiś kawałek zboża i nam tu kasa przyrasta. 125, 45. No tak mówię, czasem mają taką zwiechę, nie wiem. Dwa razy jeszcze z czymś takim spotkałem, ale nieważne. Ja myślę na tym teraz trochę. No, kasa sama płynie, jak będzie trzeba, to kupimy tu jeszcze tą kukurydzę. Też się to sprzeda, czyli zbierze i sprzeda, powiedzmy, automatycznie, aczkolwiek nie wiem, czy potem tego pola i tak nie sprzedam, jak już będzie puste. Ono to jest dosyć daleko. Chociaż z drugiej strony, jak już je mam i mogę zatrudniać dowolnego miejsca na mapie, to w sumie nie ma znaczenia, może zostawimy sobie. Chodzi o to, że tutaj trzeba jakąś kurde żonę wymęczyć, a powiem wam, że na razie nie wiem jeszcze jak. Panie są takie dziwnie reagujące, trzeba chwilę najpierw podstać, żeby... Ja mówię na nie, moje kochane zombiaczki, muszą cię zauważyć. O, jest, widzicie? Jest, zauważyła, że doszło z gałek ocznych do mózgu przekaz, że oj, teraz mi tutaj halo, halo, mówi gościu, tutaj do mnie rozmawia, no to już rozmawiam. O, a ja stoję na jakimś kamieniu. Dobry, niezły jest ten. Perspektywa niezła, nie? Dobra, jakaś rolnicza, nie wiem, czy z tą panią rozmawialiśmy. Nie rozpoznaję tych dziewczyn. Zimowe zbiory są lepsze. Czyli mamy zimą zbierać? Ciekawe, no dobra. Witam piękną panią, czy na pietrujeczka. Zdobyć jakieś bonusy? Nie. No mogłaby być, nie, nie mówię witam piękną panią, ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Kurde, wkurza mnie troszkę to, że one mają zupełnie inne głosy, jak normalnie mówią. Chyba naprawdę bardzo cię lubi. Nie wiem właśnie, w jaki sposób dać, bo już nawet pokupowałem sobie, zobacz, jakieś czekoladki, pierścionki. W ogóle nie kumam, co z tym jest. Kiedy to mogę dać? Jakieś kwiatki, doskonały prezent, ale kiedy? W rozmowie w ogóle nie ma takiej opcji, a teraz no właśnie przez chwilę mi nawet znikło. I się zastanawiam. O, już jestem friend. No to nie jest źle, przyjaciel. No i nie ma takiej opcji, nie? Jak nawet powiem to raz dziennie, tylko tak nazwijmy to działa. Chyba, że tak będę robił. Że będę szybko przesypiał kolejny dzień i znowu się pojawiał i szukał kolejnych. No, widzicie, już nie dostaję więcej bonusów. No dobra, nie wiem jak z nimi zagadać, żeby dać im jakąś, na jakąś randkę się umówić albo coś takiego. Bo myślę, że coś w tym stylu trzeba by było zrobić. Żebyśmy mieli gdzie jej dać ten pierścionek i powód do tego. No a teraz tutaj przed tym zombiaczkiem muszę chwilę postać, żeby system nie wyczaił, że o, o, jest, 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 rozmawiamy. I tutaj też, nie wiem dlaczego jestem gdzieś w powietrzu. Dziwne są ujęcia tej kamery, coraz dziwniejsze. Jakaś aktualizacja chyba była pod koniec kwietnia i nie wiem, tak jakoś wcale to nie pomogło dla mnie, wydaje mi się, że jest bardziej dziwnie, chociaż te buzie i może same modele są faktycznie lepsze, dobra. Okej.
You are really nice. I teraz ona mnie już bardzo lubi, czy lubi się trochę bardziej? Ta jeszcze nie, ale tamta lubi mi więcej. O, idzie kasa, czyli zaczął już normalnie żniwować. Chyba po normalnym polu. O, widzicie, jak ładnie wzrasta? Nic nie trzeba robić, samo. A ta nie wiem. No mówię, to są moje zombiki ukochane, dobra. Lećmy dalej. Tutaj też pracują, to nie pracują. Tutaj znowu bawią się w oranie pola, więc niech sobie tam orzą. No, muszę zobaczyć, czy czasem nie kupimy jeszcze tej kukurydzy. Kasy mamy. A ile po ile teraz kukurydzę można w tym sprzedać? A, niezbyt. To tak, ale najlepszy by był rzepak, widzę, przepraszam, jeszcze raz podejrzę. Bubin, soja, groch, o, i rzepak. Dobra, poszukamy. Wiem, że to oznacza bieganie po polu. Może jednak bym się wybrał jakimś autem. Bo to chyba pszenicę mamy. Zdecydowanie to nie. A właśnie, jak to podejrzeć przed zakupem, co to jest? A tak, pszenica, obsiane gotowe do zbiorów. Aczkolwiek równie dobrze można kupić po prostu wszystko. Na niczym się nie straci, nie? Zawsze się zarobi. Ale myślę, że tą kukurydzę w razie czego możemy chyba sobie też zafundować. Ile to tych hektarów? O, dużo. To możemy wziąć. Nie będzie kosztowało. Za 30 tysięcy. Punktów socjalnych na razie nie wydaję, bo może będą mi potrzebne na jakieś, wiesz, gdzie, oświadczyny czy czegoś tam. Dobra, shift, ale ja bym nie chciał sprzedawać, tylko chciałbym zatrudnić. Też nie wiem, czasami... Właśnie, czasami nie mogę zatrudnić, nie wiem, czy 4 osoby to jest limit, bo mam takie wrażenie, że 4 zatrudnionych to jest limit i każdy inny już nie. No dobra, nieistotne. Co my tu mamy, jakie zadanie, bo mnie są fajne. Zoraj, Poleonie, dziękuję. Dostarcz pomidor. Dobra, nie wiem, czy my mamy tyle pomidorów, przyznam się wam szczerze, ja z tym prawym. Tu pole, to już mnie nie obchodzi. Transport to też czasem nie głupie jest zadanie, bo jest dosyć proste. Tylko trzeba przejechać tym z powrotem, 500 euro jest. Aczkolwiek teraz już dla kasy to nie, bardziej dla punktów społecznych robię. Kasy już jest tyle, że hej, wiem, że zaraz powiecie, żebym kupował jakieś maszyny. Ja nie będę kupował żadnych maszyn, bo mnie po prostu ta strona rolnicza tej gry no średnio interesuje, przyznaję się szczerze. Nie mam ochoty samemu się bawić tu w rolnika, więc i tak wszystkie rzeczy będę zlecał. Więc raczej nie zamierzam tutaj zakupować nie wiadomo jakiego sprzętu. Czekajcie, gdzie ja w ogóle idę? Ale też mnie to drażni, że nie ma wycentrowania. Zresztą po co ja się tak babrzę, jak mogę tak przejść, nie? Jednym kliknięciem. No właśnie, bo mnie tak te, powiem wam szczerze, o, odrosła trawa, no to chociaż tyle jest frajda, że przycinarka, że będziemy mogli się pobawić przycinarką. Gdzie jest ta przycinarka? Aha, no. Także to mnie chociaż bawi. No niestety, przyznam się szczerze, teraz już jestem pewien, że te rolnicze gry nie są, czysto rolnicze takie symulatory nie są dla mnie, bo no, nie mam tej frajdy, tak, zjeżdżenia po polu i bawienia się w jakąś orkę i tak dalej. Wolę po prostu zlecać to komuś, a robić zupełnie coś innemu. No i trochę też mam taki zgryz, że nie wiem, czy ta gra jeszcze coś oprócz teraz tych rolniczych zadań to ma. O, co tu się dzieje? To ma, żeby nam tutaj zaoferować. Bo w sumie teraz to mi chodzi, co? Zdobyć żonę, dziecko i w sumie mógłbym kończyć już tą grę, no bo lecz najwyżej kupować kolejne pola, zlecać ich obsiewanie i tak dalej, zarabiać na czysto kasiorkę, ale no jakoś mnie to, powiem szczerze, już by trochę nudziło. Dziwnie jest teraz, dawniej tak nie sypała tą trawą jak się szło, a teraz widzę, że wystarczy iść koło trawy i od razu trawą na lewo i prawo rzuca. A w ogóle ja to ściąłem. Co to jest, że to jeszcze tu jest? Znowu jest to, czy to teraz jest tak, że ja tu ścinam, tu się pojawia? Taki bajer? Żeby zawsze było coś do ścięcia? No dobra, no zobaczcie, nie ma trawy, nie? Ale nie. Dobra, niech jej będzie. Na razie tutaj widzę, jest w miarę ok. No nie, wkurza mnie to takie. Idę po piachu, żeby nie było. O, to jest jakieś zielsko, to jeszcze kawałek, a on jest bardziej na kurniku, to już tutaj tylko wystaje z dlatego. Zresztą jak widzicie, wszystko odnowione. Wyłączę to, bo już mnie wkurza. Nie, jak to się wyłączę?
O, dobra, już nie ma problemu. Odnowione wszystko, odmalowane, wybejcowane. Proszę bardzo, nawet huśtaweczka z nowego metalu wyciskana. Wszystko jest pięknie. O, trzeba by jabłka widzę pozbierać, bo jabłek się tu narobiło full, ale najpierw to może kury pójdę, raczej oglądnąć, ile jajeczek zrobiły. Widzicie, kasa sama płynie, nic nie trzeba robić, kompletnie. I tak się zastanawiam właśnie, ale to chyba jest to ograniczenie. Weź jajka, weź. A to są te, co zostawiłem, żeby się z nich kurczaki robiły, a coś się z nich kurczaki nie robi. W ogóle jest mało tych jajek. Strasznie mało, tak jakby. No tu mam. Ile jest? Pokazuje mi jajek na farmie, moment. Gotowe jeszcze nie ma, wilgotność jest doskonała. Trzeba nawożenia jedno, zobaczcie, gotowe do zbiorów jedno. Jaja do zebrania 39 sztuk. No dobra, to teraz mi powiedzcie, gdzie kuźwa one są. Dobra, wezmę wszystkie, jakie widzę. Trudno, no wiem, że nie będzie kurczaków, ale ja tu ich nie widzę. No gdzie są te jaja? No kurde, bez jaj, jak to mówią. 33 sztuki. A czekajcie, może to jest taki motyw, że tam, gdzie te kury siedzą na dworzu, to gdzieś pod nimi są te jajca, co? Dawać mi tu jaja, kuraki jedne wstrętne. Nie, no nie ma, nie wiem. Dobra. To jest jeszcze w tej grze właśnie dziwne, jak się, że tak powiem, przerzuca czas trochę szybciej niż tam o jeden czy coś dni, więcej niż o jeden dzień raczej, to gdzieś mi te jajka tu znikają. Ja ich nie widzę. Nie wiem, jak macie też informacje albo wiecie, gdzie te jajka są, bo nadal mi pokazuje, że 30 ponad mam do zebrania. Kur, nie wiem, jak przesunąć, mogę więc najwyżej łopatą dziabnąć albo czymś, ale one nie reagują i nie widać, żeby tam jajka były, nie? Nic a nic. Powinny znosić jajka w kurniku, w gniazdach. A tu nic nie widzę. Proszę bardzo. Nie ma. Nie wiem. Odpuszczam sobie, trudno. Może gdzieś kiedyś się pojawią te jajka, ale na razie ich na pewno nie ma. Albo nie wiem, gdzie są. Kury gdzieś pochowały. To chociaż krowy mleka na pewno trzeba wydoić. Ta już chyba była dojona. O właśnie. Mleko, nie przelewki. Trzeba szybciutko wydoić, bo te biedne krówki cierpią, a już mamy 170 tysięcy. Może nie idzie od razu, bo jakbyśmy mieli sprzedaż taką swoją, no to jednorazowo idzie się od razu, dużo tego zboża sprzedaje i tam ilość widać. A on tak sprzedaje po prostu od razu to, co zbiera, zauważyłem. Tam nigdzie nie magazynuje, bo tak podglądałem, jak to robią. Mówię, może podjeżdża jakaś przyczepa, nie? Coś tego nie. Nikt nie podjeżdża, on po prostu jak wjeżdża w obcina, zcina to zboże, to automatycznie od razu jest odliczona jakaś tam kwota pieniędzy, która trafia do nasze konto. Trochę tak szkoda, bo chciałem popatrzeć, jak to mniej więcej komp by robił, nie? Żeby podjechał tutaj przyczepką, rozładował, załadował, a czyli ten z kombajnu przerzucić na przyczepę, pojechać i tak dalej, ale tak widzę, że uprościli to. No, mieli prawo, nie? Taką mieli koncepcję. No dobra, te krowy leżące nie wyglądają jakoś zbytnio zdrowo, jakieś te nogi mam powykrzywiane. Taka dziwnie to wygląda, jakby trochę zombie krowa była. To w ogóle te inne żyjątka takie zombikowate są. Ludzie też. Dobra, a zobaczcie, oborka ładnie wygląda, elegancko. Nie ma żadnej ściemy. Zastanawiam się, co to jest. Bo to aż się prosi, żeby to było automatyczne dojarki, nie? Kurde, jak tutaj dorwać automatyczną dojarkę? Czy ktoś z Was ma jakieś podejrzenie? Idą tu rury przecież, nie? Można by to wszystko pięknie podłączyć. Ewidentnie tak jest. Co prawda dziwnie, że tu jest. Aha, tu nie jest zakończone, tu jest tylko zakończone. No właśnie, one tu gdzieś sobie idą, mogłyby zbierać. No to nie, to są chyba tylko rurki, tylko nie wiem, po co są w takim wypadku. No ale do czegoś właśnie by mogły się przydać, nie? A zobaczmy na górze. Na górze chyba też nic nie ma, jest zwyczajnie siano tylko, które jest zgromadzone. Tak, tylko sianko jest zgromadzone dla krówek, a nie mają nic. No ale my możemy wejść tu. No tu aż się prosi, żeby coś było. Nie wiem.
Jak macie jakieś pomysły, to też dajcie znać. Dobra, spadamy stąd. Idziemy w miasto. Zagadać jakieś laski chyba, bo... Aha, zobaczę, czy mogę... Nie mogę, dopiero aż któryś z nich skończy, mam takie wrażenie. Bo inaczej to po prostu... Jak jest jakby limit. Takie dziwne. Ale tak na to wygląda, że jest taki coś takiego na limit, czyli czterech naraz więcej się nie da. Dobra, nieistotne, jedziemy na podryw. Szukamy jakiejś kandydatki na żonę. No, powiem wam, że nie zbyt mi tam zależy, żeby jakoś wybierać. Wszystkie dla mnie są jednakowej urody, nazwijmy to. Dobra, gdzie tutaj by pojechać? Gdzieś, gdzie dużo będzie ludzi. Myślę, że tu przy kościele zawsze możemy kogoś spotkać. Zobaczymy, nie? Ło, to jest jakiś park w ogóle. Kurde, to ja nie wiedziałem, co tu jest. A tu jest faktycznie park, tylko że tu chyba nikt go nie odwiedza, ale to ewidentnie, zobaczcie. Czyli to może tu trzeba przyjść na... No właśnie, tylko jak zagadać? Z jedną czy z drugą panią, proszę, jakieś imprezki, ogniska, żeby chciała tu się w ogóle z nami pofatygować. Bo to wygląda obiecująco. No, wyglądać wygląda, ale jest pusto. Pusto jak normalna pustyni. O, proszę, tu jest jakaś zbieranina zombie. Idziemy z zombikami, zagadamy. Sobie żonę zombie znajdziemy. O, tu nad wodą wszyscy ryby. O, a tu się zombie od słońca schowały pod mostem. Zobaczcie. Yeah. Nie wiem, kto wymyślał tą grę, ale trochę przegiął pałę. Normalnie wyglądają naprawdę jak zombiki. Szczególnie jak tak jest bez nóg. O mój Boże. No dobrze, zagadamy z tej pozycji. Będą ciekawe ujęcia na pewno. Chyba, że pani nas nie zauważy. Aczkolwiek ta jest dosyć taka ruchliwa jak na zombie. No, halo. O, jest, Chloe. Dobrze. Hello. Czy mogę w czymś pomóc? Zagadamy na nich, nie? No, not at the moment. Spoko, no to teraz komplemencio. You are a real charmer, aren't you? Chyba naprawdę bardzo się lubi. No i okej, ja rozumiem, że teraz powinna być jakaś zmiana w dialogach, nie? A to... Good morning, friend. No, bo ona już mówi mi friend. Teraz dałaby się gdzieś zaciągnąć na jakiś wypad, ale jak widzę, nie ma nic. Did you hear the latest news? I don't even watch TV anymore. No dobra. To wszystko, moja droga. Jak się dowiem, jak was zaprosić na randkę, to spróbujemy. Czemu by nie? Mam nadzieję, że wyjdziesz do tego czasu. O, to z Aleksą porozmawiam, też będą ciekawe ujęcia. Good morning. Nie no, przegięli troszkę. Dobra. Standardowo. Ten ruch dłonią mi się podoba, taki wachlujący, taki ooo. No, spoko, już mnie bardzo lubisz? Tak, już mnie bardzo lubią. Sorry, gościu, z tobą nie będę rozmawiał, bo nie mam o czym. Żony szuka mnie chłopaka. Puszczaj mnie, ty zombiku, ty. O, proszę, Anna. Ale to już nie chce gadać? Good morning. Z tą panią to chyba nigdy nie rozmawialiśmy. Tak, bo nie wyglądasz najlepiej, nie? A ja ciekawe, co robię. Gestykuluję ze słów, których nie mówię. Też mi się podoba. Ekstra. Dobra, właśnie, jakbyśmy jej tak walnęli. Obrazi się? Przez nas bardziej lubi? Nie. Czyli trójeczka. Not at the moment. Oko, to komplecisko. Spoko, wcześniej mówiłem, że wygląda słabo, a teraz już jest zadowolona. Ewidentnie ktoś inny nagrywał trochę bardziej, czyli pierwszy raz z nią rozmawialiśmy. Czyli tu ktoś inny rozmawiał, raczej dialogi takie standardowe, ktoś inny zadowolone. Przegięcie. Co pani ma? Pani ma rybki, widzę. Jabłuszka świeże, ale co my mamy? My mamy też jakieś, pohandlujemy jajkami. Jakkolwiek by to nie brzmiało. A, trzeba mleko i jajka przerobić na gotowane. Nie zrobiłem tego. No dobra, no wystarczy.
sprzedamy jeszcze jedno, żeby była zadowolona. Dobra, tym nie. Boże, chłopie, ale tobie z tą brodą to też bym radził zrobić porządek, bo nie wygląda najlepiej. Oj nie. Oj, 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 cię ten. O, jak nic. Fryzjer cię oszukuje. O, pani Mia. Hi there. Good morning. Oko, nie ma co jak poranna rozmowa w mokrych spodniach. Is there something I can help you with? Pod mostem. No, not at the moment. Nie mogę. You look so pretty today. So nice to hear that. Thanks. Spoko. Trochę bardziej. Nie, to tam stać dopiero pierwszy raz rozmawialiśmy, nie? Dobra. Szukamy reszty zombików. Tam jest sala zgraja. Pójdziemy, ale już tak normalnie, jak ludzie. Zobaczcie, tu ilu ich jest. Dobra. Z tą panią, czy my kiedyś rozmawialiśmy? Chyba nie, ale ona też aha, na razie nas nie widzi, za chwilę nas zauważy. To nie, na pewno nie rozmawialiśmy. Z Zoe? Chyba nie. Good morning. Spoko, good morning. Zobaczymy, czy coś można dla pani zrobić. No, not at the moment. Dobra, to jeszcze bla 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 o niczym. I teraz komplemencie. Did it hurt when you were falling from the sky? That's so sweet. You are really nice. Okej, okay, to nie, to pierwsza rozmowa była. Ale to może jak z gościami zagadamy też pierwszy raz, jakieś Good punkty morning. Dostaniemy. Would you have any farming advice? Zauważyłem, że jak się tu rozmawia z ludkami, to jak się przekroczy jakieś liczbę tych ludzi, to chyba można faktycznie dostać za to punkty. Dobra, na razie wszystko. O, ale chłopak, nie ziewaj na mnie. No wiesz co? Zero kultury. Joshua, czy my z Joshua gadaliśmy? Chyba nie. Good morning. Jakąś poradę? Would you have any farming advice for me? Well, I guess you can sow different crops on the same field, but you'll have some trouble harvesting. Tam to znowu nothing ever changes, dziewczynka. No, okej, okay, nic się nie zmienia. Thanks. I'll see you around. War never changes, od razu mi się przypomina z Fallouta, ale dobra. Czy my Antoniego? Chyba rozmawialiśmy, ale z panią? Zobaczymy. Chyba nie. Jakaś taka niezbyt, ale z każdą zagadamy, no żeby nie czuły się, kurde, pominięte, nie? Halo? Tutaj stoję. Hej, dziewczyna. Halo? Halo? Halo, widzisz mnie? Hej! No właśnie, zombikologia, pierwsze jak nic. Tam już mnie nawet zobaczył tamten, a ona nic. Ale będziemy twardzi. Będziemy twardzi, nie damy się spławić. Jest! Scarlett! Good morning! Good morning, Scarlett! Can I help you something? Chyba nie. Nie, niestety nie. Dobra. No nie, no to te teksty mają. Dobra, najpierw przecież poradę. Zagadamy, że niby jesteśmy normalni, tak wiecie, stajniaka. Zamylamy tutaj dobrze. Tak jest. No i teraz co? Wbijamy od razu z komplementem. No i jedyny głos ma od razu. Okej, okay, dobra, ale trochę lubi nas bardziej. Co zauważyłem? Że jest wrzesień, późniejszy wrzesień, to i drzewa zmieniają liście i kolory są bardziej takie żółte. Zobaczcie, krzaczory też. Bo to jestem w szoku. No tutaj akurat dobrze to pomyśleli. Dobra, szukamy reszty z grai. Tu jeszcze jakaś jest. O. O, Jason, nie znam gościa. O, tu spróbujemy. Hello. Śliczna i co? Znowu mnie nie widzisz? Ja wiem, tu jestem. Halo, halo. Ej, lala. Proszę pani. Kurde. Ciężko teraz, o. Muszę naprawdę tragicznie w ich oczach wyglądać, nie? Że pół godziny się zastanawiałem, o, jest ktoś przed... O, piękne ujęcie. Jest ktoś przede mną, dobra, standardowo. No, not at the moment. Okej, no co? Lecimy. Would you have any farming advice for me? Nie wiem, czy ja z nią rozmawiam. Keep the ground plowed and cultivated before you sow. But I think you know that yourself. Spoko, wyczaiłem. No dobra, to lecimy. Zobaczymy, czy nas bardzo lubi, czy dopiero trochę. It is so nice to hear. Thank you. I trochę. No to jeszcze nie rozmawialiśmy z nią. Proszę, proszę, się ukrywała. No dobrze, a ta już mnie teraz widzi, Zofia też? Nie, zła Zofika. Good morning. Proszę, proszę.
Brunetka? Czyżby Włoszka? Albo Hiszpania, tak? Gdzieś te klimaty, no dobra. Jeszcze tu i zobaczymy, czy my się znamy. Nie ma w ogóle takich zmian tych tekstów i troszkę męczące jest, powiem wam szczerze. You are a real charmer, aren't you? Byłoby fajnie, jakby te teksty się naprawdę bardzo ciebie. Czyli już my się znamy z Zosią, no proszę. No dobrze, to my z Zosią się znamy. Ja bym chciał Zosię jakieś kwiatka, bombonierkę, coś z tego, a tu nic. Powiem wam, że no bieda. No i tak biegam po tym mieście, bo w ogóle trzeba pozwiedzać ten teren. Nigdy tu nie byliśmy, nie? Może jakaś restauracja, halo, tu można wejść? Nie. O, ale tutaj jest coś, przynajmniej parasolki. Tra-la-la-la, nic z tego. Okej, okay, byłaś. Ale tu nikogo nie ma. To miasto jakieś wymarłe jest. Tylko, no bo tak, bo wszyscy zombie są. No dobra, zapomniałem. Jak są zombie, to mają swoje zombie sprawy i się zbierają w jakichś miejscach pod mostem. O! Czekajcie, to są jakieś dwie panie. Halo. Siemanko, tam mnie znowu nie widzi. Ta chyba mnie szybciej. Tak, tak. Paisley, dobrze widziałem? It's you again, czyli mnie widziała. Musiałem z nią rozmawiać. It's you again, czyli znowu. Znowu ty, no dobrze. No to co, wbijamy poradę i zarzucamy jakimś ładnym sucharowym komplementem. I chociaż to jakieś normalne teksty są, jak tamte były, takie wykręcone, nie? Spoko i będzie naprawdę bardzo cię lubi. Dobra, a teraz ta pani, Audrey, też już rozmawialiśmy, czuję. Good morning. Polecimy. Ja jej chyba przynosiłem jakąś zupkę, jak dobrze pamiętam. Z jednym powodów, żeby się umówić na randkę, może? Driving on a sowed field destroys your crops, so just don't. A wy mówiliście nawozić po obsianiu, a tutaj właśnie mówią, że jazda po obsianych polach to niszczy uprawy, czyli trzeba nawozić przed jednak. Chyba, w tej grze przynajmniej. Bo tutaj nie ma takich technicznych chyba ścieżek, gdzie można się przemieszczać nie niszcząc upraw, tylko całkowicie rozjeżdżamy. O, i naprawdę bardzo ci lubi, super. O, tam mówi, come on babe, no to idę, tylko że gadka będzie ta sama, nic z tego nie wymyślimy, nie? O, świetnie, że znowu wpadłeś. Ta będzie dobra na randkę, tylko kurde. Jak to się... Nie ma takiej opcji. Nie, będę musiał poszukać, może w necie będzie opisane, jak to sobie poderwać laskę. Dobra, to wiecie co, to jeszcze... O, tu idzie, patrzcie, wbijamy pod kościół. Tam na pewno będą jakieś laszczory. Halo? Yvonne. O, to jakaś niezbyt rozmowna, no dobra, mruczek. Mruczuś, kicia. No, not at the moment. Dobra, lecimy. O, dostaliśmy punkty, widzicie? Jednak za to, jak się chyba poznaje nowych, to jakaś ilość tych, albo za ilość interakcji z nimi może dostaje się punkty. Nareszcie skręcili te głupie teksty, nie? I ona trochę bardziej, czyli jest pierwsza. Czyli tak wygląda, jakby faktycznie za tych, co nowych poznajemy, to dostajemy jakieś punkciory, a to jest jakieś getto, takie murem oddzielone. Dobra, szukamy reszty. Ło, patrzcie, ilu tam jest. Ło, tam w polu zombiki stoją. Zobaczymy, czemu wrowie wszyscy koczują. Co tam znaleźli? Mózgi. Sorry, wybaczcie, ale mnie po prostu ponosi, jak widzę takie dziwne rozmieszczenie tych ludzi w mieście. Nie ma nikogo, oni w krzakach siedzą. Ja rozumiem, że oglądałem, jak ktoś łowi ryby, ale bez przesady, tak? Halo. O, Penelopka. Hello. Chyba tu już byłem. To też ma Steden Reason, od razu polecimy na twardo. Bez żadnej gadki szmatki. O, czyli już rozmawialiśmy na pewno. Sybil, hello. Tak jest, ewidentnie rozmawialiśmy, więc od razu też twardo. Będziemy tutaj charming totalny. Robimy... Tutaj jeszcze, kto ma wędeczkę? Wow, Grace. Porozmawiałem później, a pani rybki łowi. O, odłożyła wędkę, to może... No, jaki busy jak ze mną, masz rozmawiać, kobieta. Hello. No.
Wbijamy od razu twardo. O, jaki tekstur. Nie odważyłbym się nawet na dyskotece w gimnazjum przywalić takim tekstem, ale okej. Sam je przynajmniej bardzo lubi. Dobra, szukamy reszty. Gdzieś tu jeszcze się czają. Nie, spróbujemy w pław pójść. Nie, jest płytka ta sadzawka. Dobra, i idziemy pod kościół. Tu na pewno będą jeszcze dziewczyny. O, tam przed kościołem, proszę. Na papieroska wyskoczyli. Tuż przed mszą, no. O, i tu już pierwsza jest. Sofia, kolejna. Czy to ta sama, co tam? Ta kurde, nie, to chyba inna, nie? Są takie małomówne, to lecimy. A znowu ten sam tekst. Okej. Trochę, czyli taka świeżynka była. Jeszcze z nią nie gadaliśmy. U, skrzynia, ludzie. Mamy skrzynkę. No, ho, ho. No właśnie, mamy kolejne perfumy. Piwko bezalkoholowe, no, bla, bla, bla. Z przymrużeniem oka, jakieś żarełko, dobra, podoba mi się. Skrzyneczka, dziwnie, że pod kościołem, może datki zbierali. O, to właśnie sobie skonsumujemy rybkę, żeby, że tak powiem, się nie zepsuła. No i co, gadamy z Riley. Good afternoon. You look so pretty today. It is so nice to hear. Thank you. No jako podrywacz chyba raczej, chociaż bardzo mi lubi, to jest ciekawe, nie? Ale na razie sukcesów nie mam, bo się żadna na randko mówić nie chcę. Kurczę. Hello there. Zoe, bierzemy. Good afternoon. Ale ujęcie hello. Pięknie się wyglądasz. O, normalny tekst, taki zawsze działa, nie jakieś tam takie wymyślone głupoty. Tak jest. I bardzo cię lubi. Czyli z tym już rozmawialiśmy. Super. O, tu się dziewczyny dopraszają o rozmowę. Rzeczywiście, nie pominiemy żadnej. I wbijamy. Może trzeba ze 3 dni, takie 3 komplementy, wtedy już by mnie mocno i na tyle, że pójdzie na randkę. Coś w tym stylu, nie? Tak będziemy robić chyba. To jest jedyne wyjście. A, oni tu sprzątają przed kościołem, a to takie prace. Parafianie robią dla kościoła, no, proszę, jaka zaangażowana społeczność tutaj, nie? Okej, trochę bardziej, czyli to też dopiero pierwsze gadki. O, tu jest jakaś dziewczynka jeszcze, nie? Nie znamy chyba się. A nie, naprawdę bardzo cię lubi, czymże rozmawialiśmy. Halo, hej, tu jestem, halo, halo, puk, puk. Zobaczcie, nawet okiem nie mrugnie. Twarda sztuka, musimy ją zdobyć. Nie, no dobra, ej dziewczyno, chciałbym zagadać coś z tobą. Pani profesor w podstawówce tutaj, czy w liceum? O, jest Amelia, o, ładne imię. Amelka. Dobra, to może tak zagadniemy, bo nie wiem, czy rozmawialiśmy z Amelią. To tak pojedziemy. Cultivate, sow, and wait for crops to grow. Spoko. I teraz, tak, standardowo, szarmancko pomagamy, jakby to było. O, zobaczcie, tam na ulicy zatrzymały się autka. I głupi tekst, no, ale będzie i tak nas lubiła. No, bardzo miłe. Naprawdę bardzo ciebie, czy za menu już rozmawialiśmy? Oni tam, kurde, jakiś interes robili. Jakieś niedozwolone substancje na lewo sprzedawali. Na pewno. O, czekajcie, tu ktoś biegnie. Zobaczcie, jak się za nami stęskniła może. Halo? Czy my już rozmawialiśmy? Oj, chyba tak. Mija, tak. Z Miją już mijaliśmy się. Tak, już jesteśmy friendami, więc teraz to już normalnie wbijamy na twardo. Well, thank you. So nice of you. So nice of you. Dobra, zwiększyła się jej lubienie. Nie, nie zwiększyło, dobra. To wybieramy na pole, ponieważ widzę, że już zrobił, co zrobił i teraz zamówimy tu, zatrudnimy, bo mamy kukurydza gotowa do zbiorów i mamy zbierz i sprzedaj plony, bach. Poszło, wiem Mija, mamy no jakieś 170 tysięcy, zobaczymy ile będzie po zebraniu tego pola. No to co, ja bym w sumie chyba nie wiem gdzie, czekajcie, bo tu jeszcze jest drugi kościół. Tutaj, jakbyśmy się na ten przystanek tu bzyknęli, to by nie było takie głupie.
Gdzieś tutaj jest w ogóle przystanek, nie? Jest jeden, tam był. Czy tu jest drugi, czy. Ja już sam nie wiem, no zobaczymy. Może to z dwóch stron można. Ten po krzakach cię, Calvin! Wyjdź z krzaków, chłopie! O, czekajcie, tu biegnie przez tory. Ależ dziewczyna zdeterminowana, żeby do nas podejść. Zobaczcie, przez tory za. O, już Kasiorka leci. Amelia, z Amelką też rozmawialiśmy chyba, ale z inną Amelką. Wow! Chciałbym powiedzieć, że nowym tekstem zarzuciła. Dobra, wbijam od razu z komplementem. So nice to hear that. Thanks. To lubi nas, czy nie lubi? Naprawdę bardzo, czyli też po to nie rozmawialiśmy jeszcze dzisiaj z nim, proszę. Good evening, friend. Już jesteśmy fajnym friendem. Rolniczą poradę, zobaczmy co ona powie, bo wcześniej. Ja nie, już rozmawialiśmy na sprawę. Dobra. Miało być, żeby nie przerywać ludziom w trakcie, bo tego nie lubią, więc ładnie powiemy dzięki, do widzenia. Spoko. A my lecimy, pociąg nas nie rozjedzie. Tam się wałęsają. Gdzie są tutaj te. A, ja poszedłem nie w tą stronę. Bo ja myślałem o tym miejscu, że jesteśmy. Dobra. Czyli ewidentnie tam będzie ten najbliżej. I polecimy na ten drugi kościołek. No dzisiaj taki, widzicie, dziwny odcinek, ale szukam żony. Po prostu staram się znaleźć żonę. W końcu trzeba tą dynastię założyć, bo no powiem szczerze, bardziej mnie interesują te pozarolnicze właściwości i możliwości w tej grze niż bawienie się w rolnika. Więc no, szukam tych innych tutaj bajerków, które można porobić, czyli właśnie socjalne jakieś sprawy towarzyskie. Zobaczymy, czy to będą ludzie, czy tylko zombiki tam się zbierają, a tutaj już. O, jest, kościół się pojawił, bo tak trochę przez chwilę go nie widziałem. Czy to będzie przy tym kościele jakaś też? Jest, chyba kilka osób. Są, dobra, bo już się bałem, że tu zombików nie ma, ale tutaj to nawet taki mniej zombikowacie, jacyś w normalnym miejscu stoją, ale tylko jedna pani. Halo? Czy my się znamy? Halo? No nie, musimy poczekać, aż nas dojrzy. No zobaczcie, tysiączki już padają. Zbierz plany przed rozpoczęciem plac polowych. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Tutaj przecież nie ma żadnego pola, co niszczę. Może ci, co tam zatrudniłem, pojechali gdzieś po jakimś polu. No nie, no zobaczcie, dziewczyna nie chce z nami ani my, ani B. O, jest Victoria. Good afternoon. Dobra, zobaczymy, czy. Czemuś mogę pomóc? No to co, z komplemencikiem wyjeżdżamy. Lubimy, czy lubi nas bardziej, czy już bardzo nas lubi. Trochę bardziej. No to chyba nie. Czy tutaj ślub można brać? To ten kościół jest ślubny, że tak powiem. Dobra, ale tu nikogo więcej nie ma, no jestem troszeczkę, powiem wam szczerze, rozczarowany, bo myślałem, że więcej osób tu będzie. Dobra, gdzie jeszcze mogą być jakieś osoby? Gdzieś przy miejscach wypoczynkowych, nie? Tutaj pomidory, więc tutaj też mieszkają, ale myślę, że właśnie. Gdzieś tu tych wszystkich polkach i tak dalej. Czekajcie, tutaj gdzieś niedaleko widzę jest przystanek jednak, tylko gdzie? O, no jest kilka osób. Tak wyglądają jak zombie za klatkami, ale dobra. No i są za klatkami. Ale trzy kobiety, dobrze. Dwie, przepraszam pana. Dwie laseczki, zagadamy. Jak tam wygląda nasze zbiory? Ile już zebrał z tego? Gotowe do zbioru 84%, a my zarobiliśmy już prawie 3000. To też sporo zarabiamy. Dobra, ale no może byśmy zagadali w końcu. O, Hanna. Good afternoon. Z Hanną jeszcze nie gadaliśmy, to polecimy. No, not at the moment. I komplemencikiem walimy prosto w oczy. You're so beautiful. I wish I'd dream about you tonight. Well, thank you. So nice of you.
Dobra, lubi nas trochę bardziej. Wiem, wiem, już widzę cię, Iwonko. Hello. Good afternoon. I od razu, gruba barura, nie ściemniamy. Tak jest. It is so nice to hear. Thank you. Thank you. Trochę bardziej. Dobra, dzięki dziewczyny. Pogadaliśmy, było nieźle. A ja uciekam. Nie wiem, czy to była kradzież, jakbym wziął to jabłko. Lepiej nie tykamy. Dobra, gdzie jest ten przystanek? Bo tutaj niby miał być. Niedaleko. Oczywiście pewnie polazłem. Polazłem zupełnie w drugą stronę, nie? Czyli trzeba przejść. Dobrze, idziemy przez wodę. To jest w miarę płytko chyba. Nikt nie zauważy. A w ogóle to do tego kościoła takie dziwne tejście, nie? W polu całkowicie. A tu jakieś znowu mury obronne. Twierdza. Murany. Tu jakiś za to ten ogródek taki przykościołowy. Nie, to taki bar. O, i jest skrzynka. Ło kurde, zobaczcie, lepiej wędka. Ło, no to nieźle. Zaszalejemy, tylko nie ma komu dać, kurcze. Naprawdę, muszę się dowiedzieć, jak te dziewczyny podrywać, bo tutaj normalnie całe okoliczne wioski zbałamucimy. Będziemy mieli wybór przynajmniej. Dobra, no i co? Nad jakąś wodę byśmy podlecieli. Tylko się zastanawiam, tu chyba, nie? I dojść do Mary Waters. Bo w tamni już mniej więcej byliśmy. Druga opcja to jest Old Waterfall, ale to bardziej wioska taka normalna. Chyba faktycznie. No Lakeside też by było niezłe, ale to i tak trzeba by tu samemu się gdzieś pofatygować. W sumie daleko nie mamy. Ale dobrze, zobaczmy tu w tych Mary Waters. Ja nie wiem, czy na to w ogóle chociaż raz byłem. Przy okazji podwiedziamy trochę terenu. No, docieramy do Mary Waters. Czym ja tu byłem? Powiem wam szczerze, że niekoniecznie pamiętam. Dobra, to teraz Mary Waters pewnie będą tutaj. Nie, nie tutaj. Czyli są tu. No dobrze, to idziemy przez pola. Można je pewnie kupić. O, ale za to może tu będzie ten. Jakieś fajne pole z jakąś fajną uprawą. Za dobrą kasę, nie? Widzicie, tutaj cały czas kasiorka leci, prawie 4000. Do przodu i tak się robi to biznes. Nie trzeba nawet nic robić. Samo się robi. Tylko dojechać, kupić pole, zrzucić sobie, żeby zebrali, sprzedali. Sprzedają. Pip, pim, pim, pim. Oj, tu widzę coś ciekawego. To nie jest zwykłe zboże. To jest łubin chyba. Albo rzepak. Rzepak. Nie, łubin. No, to powiem wam, ile za łubinek płacą? Łubin, pięknie, 6 euro. Bierzemy to pole. Dobra, jak to trzeba było wejść. Tak, enter zakup. I zobaczcie, jakie tanie. Dobra, czy ja mogę już tutaj... Gdzie my jesteśmy? Aha, bo to kawałek drogi. Czy ja mogę je zatrudnić robotnika? Proszę bardzo. Oczywiście zbierz plony za 500 euro. Podzielę się z tobą. Kasa jest niezła. O, już jest. Już jest i będzie trzepał kasiorkę dla nas. To potem od razu możemy kupić tą kukurydzę tutaj, obok. I ten później zatrudnimy tutaj, nie? Od razu to kupimy. Trochę kasy jest to. To chyba jest większe pole. Nie, nie takie wielkie, więc też nie będzie za drogie. Bierzemy. Kupiłem pole. Co taki dziwny landlord. To osiągnięcie było. Dobra, teraz trochę szybciej kasa leci. Aczkolwiek nie wiem, czy zakup i sprzedaż tego, co jest na polu, będzie od razu... Jak zlecam w ten sposób, czy kurde zarobię? Chyba zarobię. Na razie widzę, że idzie do przodu. Znaczy, trochę wydaliśmy. Zobaczymy, jak pozbierają wszystko, co tam zleciłem. Ale patrzcie, tu nikogo nie ma. Miał być niby tereny, kurde, wypoczynkowe i co? I taki mi tam wypoczynek, jak zwykle ściemniają. Dobra, wracamy. Wracamy do siebie. Będę miał bliżej na przystanek. Będzie szybciej. Może teraz te jajka będą. O! Jezus, co to za odgłos?
Może teraz te jajka się pojawią, bo to chciałbym widzieć te 30 jajek. No nie ma. Kogo ty w ogóle byś zmieniasz miejsce? Czy tak jak cię wypchanego postawili, tak stoisz? Dobra. No i tak widzę, że nie bardzo, nie? Dobra, ugotujemy sobie, czy tam przetworzymy, a w ogóle może się już zrobiły ten, no, gotowe do zbiorów zero. Dobra, to idziemy gotować, hej. Co my możemy? Mleczko skondensowane, proszę bardzo, i lecimy. I gotowane, jedno. Tyle samo czasu, to też jest dziwne, nie? Tyle samo czasu jedno co 1, czy 12, czy 11. No to też powinno być, wydaje mi się, zmienione, bo to trochę takie nierealne. A chyba, że mamy wielki gari, w sumie gotuje się tyle samo, więc może z drugiej strony, nie wiem. Ale to lepiej, wydawałoby się tak, że lepszy by był właśnie dłuższy czas, większej ilości po prostu przygotowania. Dobra, zamykamy. No i co, teraz naprawdę to powinniśmy tylko i wyłącznie czekać, aż to pole, ile tu jest, jeszcze połowę do, nawet większa połowa do zebrania. Przepraszam, tutaj to dopiero zaczął, to w ogóle nie ma o co 20%, ha, bo to jest małe pole, to może nie będzie tak źle. O, i tu możemy zatrudnić kolejnego, czyli od razu bierzemy zbierz i sprzedaj. No dobrze, moi drodzy, to ja bym na dzisiaj zakończył ten odcinek. Nic tutaj więcej nie mam, będziemy robić. A nie, może mieliśmy sobie coś nawozić, nie? To małe, takie ręczne, tutaj chciałbym zrobić. Nawieziono zero, więc to wiecie co? Dobra, to w następnym odcinku. To już dzisiaj trochę czasu zmitężyliśmy na te ganianie po wsi i sprawdzanie, która pani nas lubi bardziej, ale która nas bardzo lubi. Więc myślę, że następnym razem zaczniemy od nawiezienia tego malutkiego pulka, bo tylko mówię, ręcznie będę robił tu i być może posiejemy coś tam ręcznie, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, a całą resztę dalej będę bawił się mniej więcej właśnie tak jak tutaj, czyli jak będzie jakaś dobra niekoniecznie kukurydza, może coś lepszego, tylko taki łubin i to, żeby na tym dobrze zarobić, nie? No, spróbujemy. Spróbujemy, jak to będzie. A na razie dziękuję wam serdecznie. No, widzę, że wszystko jest w porządku. Jajka, oj właśnie, jak podrywasz te dalej laski? Pytanie do was. Gdzie są jajka te 30 pochowane, jeżeli w ogóle są do znalezienia? A, nie, trzeba będzie jeszcze po jabłka pójść, ale to już tam przy okazji, moi drodzy, i sprzedać te nasze rzeczy, co wyprodukowaliśmy, ale to już zrobię to poza nagraniem. Kasa na razie znowu rośnie, więc wszystko jest w porządku. Dobra, moi drodzy, to co? Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, hej.